Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców i Rzeczoznawców zaprasza na podcast Przebudowa. Dzisiaj naszym gościem jest Mirosław Józefczuk, wieloletni i doświadczony dyrektor finansowy. I powiedz, możesz mi pomóc. Nie ma problemu. Wiele lat pracowałem w małych, ostatnio w wielkiej organizacji. Ale jako dyrektor finansowy, tak? Tak, jako dyrektor finansowy, ostatnio w wielkiej organizacji, dużej firmie budowlanej. Dodatkowo zajmowałem się pewnymi rzeczami operacyjnymi. Przed przejściem do Barbudu pracowałem w niewielkiej firmie deweloperskiej kanadyjskiej, gdzie tam byłem dyrektorem operacyjnym, a więc zajmowałem się z jednej strony działalnością finansową, działalnością operacyjną, a więc budowlanką i także, co mi super odpowiadało, może nie do końca to współgra z profilem dyrektora finansowego, bo zajmowałem się także marketingiem akurat w tej firmie deweloperskiej, natomiast obecnie pracuję od 16 lat w Barbud S.A. Jestem tam dyrektorem administracyjno-finansowym, także mam za zadanie rozwijanie działalności PPP, a więc tego obszaru PPP, który zaczyna być wreszcie coraz bardziej modny w Polsce. Zaprosiłem Cię do naszego podcastu, żeby dostać takie jest fajne polskie słowo insight od osoby, która ma na wizytówce Chief Financial Officer. Bardzo nie lubię anglicyzmów. Dobrze, okej, to jakoś będziesz musiał przez to przejść. Pytanie właśnie jest, czy możemy myśleć że Chief Financial Officer to jest na przykład, nie wiem, główny księgowy? Czy tu popełniam błąd albo uproszczenie? Myślę, że popełniasz i uproszczenie, i błąd. Ze względu na to, że w dużych organizacjach potrzebny jest i CFO, i jednocześnie główny księgowy. Jest rzeczywiście takie uproszczenie, główny księgowy, dyrektor administracyjno-finansowy, czy w drugą stronę, że to jest to samo. Ja pamiętam bardzo wiele lat temu, że właściwie używało się zamienienie tych dwóch tytułów, natomiast dzisiaj bezsprzecznie w wielkiej organizacji potrzebne jest te dwie osoby. Taka anegdotka, ja przychodząc bardzo wiele lat temu do Barbudu, usłyszałem w pewnym momencie, że ktoś tam powiedział, przychodzi ten główny księgowy, prawda? No ale główny księgowy był już w firmie, krótko mówiąc, byłoby dwóch głównych księgowych. All right. Więc na pewno w dużych organizacjach to muszą być dwie oddzielne osoby, to są zupełnie inne obszary działalności. I teraz, żebyśmy mogli sobie też to w głowie poukładać sobie ci, którzy nie mają z tym styczności na co dzień, bo na przykład pracują w innych strukturach albo czym innym w procesie budowlanym się zajmują, to chciałbym prosić Cię, żebyś trochę kuchni odsłonił. Ja nie ukrywam, kiedyś miałem dyrektora finansowego w swojej organizacji, po tym jak została przejęta przez inną organizację, pojawił się CFO. To nie była lubiana osoba, tak to powiem. Tak? To był człowiek, który przychodził i pytał, kiedy będzie płatność z faktury, kiedy w ogóle będzie faktura. To oczywiście specyfika związana z funkcjonowaniem spółki projektowej jest już zupełnie inna. Dla nas pół roku po terminie to było zupełnie normalne i szczęśliwe, że w ogóle się uda to dotrzymać, dochować. Natomiast dla niego było kompletnie niezrozumiałe. Nikt go nie lubił w dużym skrócie. A czy to była młoda, czy starsza osoba? Młoda osoba, to prawda. 30 lat, 30 plus pewnie. Tak. To rozumiem, ma znaczenie. Opowiadaj. Według mnie ma to kolosalne znaczenie. Ja powiem taką historię. Zostałem dyrektorem nie administracyjno-finansowym, natomiast swego czasu byłem wicedyrektorem audytu w spółce Salustro Redel Polska, która już nie istnieje w Polsce. Została przyjęta kiedyś przez KPMG. Natomiast we Francji jest to jedna z największych grup audytowych. Natomiast tam zostałem dyrektorem, czy wicedyrektorem w wieku 27 lat. No i uważam, że to było dużo, dużo, dużo za wcześnie. Oczywiście tego nie wiedziałem w tamtym okresie, bo wydawało mi się, tak jak każdemu z nas, że jestem super dyrektorem. Natomiast myślę, że popełniłem bardzo dużo błędów związanych właśnie z brakiem doświadczenia, ale także z brakiem doświadczenia czysto życiowego. To jest potrzebne, żeby rozumieć innych ludzi, żeby włączyć trochę więcej empatii, żeby nie tylko patrzeć na ludzi, na firmy, organizacje, przez pryzmat liczb, prawda, ile mamy kosztów, bo kiedyś tak się patrzyło, ile mamy kosztów i czy czasami nie można by 10% urwać, bo wtedy będziemy mieli 10% kosztów. W dużej firmie 10% kosztów wynagrodzeń to jest ogromna kwota. No więc dużo błędów na pewno popełniłem. Także pamiętam, że przychodząc do Barbudu w 2006 roku,
też popełniałem błędy, nie wiem, nie pamiętam, miałem 34 lata pewnie wtedy, a więc, może 35, a więc popełniałem znów te same błędy, prawda? Brak doświadczenia życiowego przede wszystkim. Co mi pomogło, bo myślę, że bardzo się zmieniłem w pewnym momencie i to rzeczywiście kiedyś główna księgowa mi moja powiedziała, która ma trójkę dzieci, nomen omen, powiedziała: Mirku, bardzo dobrze, że masz dzieci, bo się zmieniłeś. Więc myślę, że doświadczenie życiowe uczy nas zupełnie innego podejścia do ludzi. Posiadanie dzieci włącza nam trochę więcej empatii. Ci, co mają dzieci, a w szczególności małe dzieci, bo jak już ma się nastolatków, tak jak teraz ja, to troszeczkę inaczej to wygląda, ale posiadanie małych dzieci rzeczywiście włącza ogromne poziomy empatii, które myślę, że także uwalniają się w pracy. Bo nie zapominajmy i zawsze trzeba to mówić, że ludzie pracują na nas. Ludzie pracują na nas, ludzie pracują dla nas. Można powiedzieć bardzo, bardzo w sposób ekonomiczny, ludzie pracują na nasze wynagrodzenie, naszą premię, prawda? I takich jakich mamy ludzi, tak my wykonujemy swoją pracę. To znaczy, tak, jeżeli mamy dobrych ludzi, jesteśmy my dobrzy w pracy, jeżeli mamy złych ludzi, słabych ludzi, wykonujemy źle pracę. No i w związku z tym po prostu ludzi trzeba szanować, dopieszczać. Ja mam wielki problem do dzisiaj, ale to wynika pewnie z mojego systemu wychowania. Mianowicie bardzo ciężko mi pochwalić człowieka. I to w domu i w pracy. Tak, ja myślę, że moje pokolenie zostało tak wychowane, że generalnie się mało chwali. Więcej mówi się rzeczy złych, a mniej mówi się rzeczy dobrych. Pamiętam jeden z moich szefów, nie powiem który, jeden z moich szefów swego czasu nie dawał mi żadnego feedbacku, prawda? To jeszcze nie były czasy, kiedy się dawał feedback. Dzisiaj to jest bardzo takie, powiedziałem, że nie lubię anglicyzmów. Nic nie mówię. Więc nie dawał mi żadnych feedbacków, 2-3-4 lata. No i w pewnym momencie poszedłem do niego i mówię: no słuchaj, jak oceniasz moją pracę? On mówi krótko: jak nic nie powiedziałem złego, to znaczy, że dobrze. Natomiast ten sam człowiek zachował się fenomenalnie swego czasu podczas życzeń noworocznych chyba. Jakaś malutka impreza w firmie, życzenia noworoczne, no i przychodzi do mnie, składa mi życzenia i mówi coś takiego, że nie będzie życzył mi sukcesów w pracy, bo ja je mam. Jest grupa osób, która ma z tym problem. Jak już musi coś powiedzieć, to po prostu skrytykuje mniej niż zwykle. I to już oznacza, że w ten sposób wyraża swoje uznanie. Tak? No ja troszeczkę się nauczyłem to robić. Ale ciężko ci idzie. Ciężko mi idzie, no cały czas się uczę. Myślę, że tego to będę uczył się do końca życia. No, mówię, to jest system wychowania pewnie. Więc nauczyłem się troszeczkę mówiąc: dziękuję, jest dobrze. Nie? Czym różni się pozycja dyrektora finansowego, tak? To będzie poprawne tłumaczenie na polski, czy nie? Dyrektor administracyjno-finansowego. To też zależy od systemów, prawda? W systemie anglosaskim jest to dyrektor finansowy, w systemie francuskim, a ja faktycznie całe życie pracowałem w różnych grupach francuskich, z racji tego, że dobrze znam ten język, a wręcz bardzo dobrze, więc tam jest dyrektor administracyjno-finansowy, prawda, pod którym są nie tylko finanse, nie tylko księgowość, ale także cała administracja, ale także IT, ale także HR, payrolle, więc to jest osoba... Troszkę szerzej niż w tym systemie anglosaskim. Tak, to jest osoba, która jest odpowiedzialna za wszystkie działy, wszystkie dyrekcje, poza tymi dyrekcjami operacyjnymi, czyli poza core biznesem. Czy dyrektor finansowo-administracyjny jest członkiem zarządu? Tak, no chociażby z przyczyn oczywistych, jeżeli to jest osoba, która zajmuje się wszystkim poza core biznesem, no to jest to dość istotny obszar, w szczególności dzisiaj, prawda? Jak ja wspomniałem o IT, no to jest ogromny obszar digitalizacji. Digitalizacji firm, także digitalizacji firm budowlanych i to jest ogromne wyzwanie, to jest coś, co pozwala oszczędzić naprawdę bardzo, bardzo wiele godzin pracy. Ja pamiętam... Przejście z sukcesem przez proces digitalizacji i dostrzeżenie potencjału pozwala wam zaoszczędzić. To jest bardzo cenne, co pozwala mówisz. Zaoszczędzić i godzin pracy, i pieniędzy. Ułatwia pracownikom pracę. Nie uzgadnialiśmy tego, że ten wątek poruszymy, ale jeżeli moglibyśmy go chwilę podrążyć... A ja bardzo chętnie. Bo
Bo pytam dlaczego. Tu wielokrotnie rozmawiałem i w podcaście, i w środowisku właśnie o digitalizacji. Bardzo często dochodzimy do takiej konstatacji. Zresztą jest wielokrotnie w różnego rodzaju opracowaniach przywoływane, że hamulcem digitalizacji w zarządach, tak, jest bardzo często świadomość możliwości i tego, w jakich obszarach można, które obszary można zdigitalizować i co one faktycznie mogą przynieść. Jesteś pierwszą osobą z takiego szczebla, powiedzmy sobie, zarządczego dużych firm budowlanych, która sama o tym wspomniała i sama mówi o tym, że widzi i dostrzega te korzyści, które można z tego wyciągnąć. Tak. To nie jest powszechne. O tak, od razu, tak to ujmę. Znaczy ja mam taki, powiem tak, w 2014 roku w Arbudzie wprowadziliśmy nowy system ERP. Nie będę mówił jaki, bo reklama i tak dalej. Nie, to już czuję, że historia jest bardzo ciekawa. Tak, ale zapewniam międzynarodowy, najwyższa półka i tak dalej. Na początku to był system bardziej księgowo-finansowy, prawda? Natomiast w oparciu o ten system zaczęliśmy rozwijać i to był rzeczywiście mój silny pomysł, bo ja uważam, że bardzo dużo rzeczy można w firmie zmienić, zdigitalizować, uprościć ludziom pracę, a co za tym idzie, oszczędzić czas i pieniądze dla firmy, prawda? Więc zaczęliśmy rozwijać wkoło tego systemu różnego typu rzeczy, tak zwane no, digitalizacyjne, nazwijmy to. Od najprostszych, prawda? A więc swego czasu to było jeszcze rzadko, dzisiaj pewnie to jest dość powszechne, a więc wprowadzenie korespondencji cyfrowej. Wszystko, co przychodzi do firmy, co wychodzi z firmy, jest w sposób cyfrowy, a więc tak zwaną przychodzi faktura, czytnik inteligentny, więc faktura jest skanowana i ja to nazywam preksięgowana, czyli większość elementów z faktury trafia automatycznie do systemu. Krótko mówiąc, nie trzeba tego wprowadzać, ale to jeszcze mało. Później różnego rodzaju CRM-y, prawda? CRM-y, także CRM-y marketingowe. Pamiętam, wprowadziliśmy takie narzędzie pracy dla naszych marketingowców. No w każdej firmie jest trochę sprzedażowców, prawda? Żeby oni mogli także raportować, kto gdzie byli, z kim rozmawiali i tak dalej. Czyli śledzić ich pracę, prawda? Śledzić, ale w dobrym słowa znaczeniu, nie w znaczeniu śledczym. No i wreszcie cały obszar digitalizacji budów, od czegoś naprawdę banalnego. Wyobraź sobie szalunki. Szalunki przychodzą najczęściej, są wynajmowane, prawda, od firmy X, Y, Z. One przychodzą w jakichś paczkach, prawda. Jeżeli nie masz żadnego systemu do kontroli, no to je przyjmujesz, tam inżynier oczywiście tych szalunków jest tysiące, wielka budowa to są tysiące szalunków, to jest ogromny koszt na budowie, prawda? One sobie przychodzą do firmy, no i inżynier najczęściej nie ma czasu, żeby te szalunki dokładnie sprawdzić, okej? Okay? Sprawdzić je pod kątem technicznym, sprawdzić pod kątem, przeliczyć, czy przyszło to. Sprawdzić pod kątem ilościowym, ale pod kątem jakościowym, bo później na końcu, jak się zdaje te szalunki, to trzeba zapłacić karę, czy odpowiednią kwotę za zniszczenie tych szalunków. No i co się kiedyś wydaje, to jest jedno, ale drugie, on spędzał prawie 2 dni, żeby wpisać te szalunki do Excela. 2 dni, okej? Okay? No i co zrobiliśmy? Banalną rzecz, naprawdę banalną rzecz. Poprosiliśmy firmy, które nam wypożyczają szalunki, żeby wcześniej nam wysłały w formie cyfrowej jakiejś tam Excel, wszystko jedno jakiej, prawda, bardziej zaawansowanej zestawienie tych szalunków. Okay? Ten inżynier te szalunki sobie już zaciągał do swojej bazy danych, prawda? W związku z tym już mu znikało dwa dni pracy. Uwaga, przy 2 dniach pracy i wpisywaniu kodów, kwoty i tak dalej, no ileś tam razy się pomylił, prawda? Później nie miał czasu też tego skorygować, bo nawet nie wiedział, że się pomylił, prawda? No krótko, przychodzą teraz szalunki, on już to zastał sobie wcześniej, ma mały programik na swoim telefonie komórkowym, robi zdjęcia tych szalunków, pyk, od razu mu idzie do sprawdzania, czy to jest kompatybilne z tym, co przyszło, ale jednocześnie ma możliwość
Zrobienie zdjęcia powoduje, że na końcu, oddając te szalonki, mamy prawo powiedzenia, słuchajcie, on już był jak w tym elemencie zniszczony, prawda? Banalna rzecz, ale to powoduje, że oszczędza się czas, prawda? Czas zarządzania tym, ale także pieniądze. Ja już nie chcę mówić, że firmy dostarczające szalunki momentami trochę naciągają sytuację. Bo nie mówmy o tym. Dobrze, a więc... Ale to jest bardzo ważne, bo zwróć uwagę, bo wielokrotnie, kiedy mówimy o cyfryzacji i o roli danych na budowie... Jestem fanem cyfryzacji. Moja żona mówi mi, Mirku, jak to jest, że ty w domu jesteś taki konserwatywny, a w pracy taki do przodu. Prawda? A ty jesteś też gadżeciarzem, na przykład? Nie. W którym płacisz? Nie. Smartwatcha nie mam w ogóle. Nie będę ci opowiadał historii, dlaczego nie mam smartwatcha. Wrócę do tego wątku zarządzania danymi, bo posiadanie danych, ta historia, którą opowiedziałeś, ona jest o tyle fajna, że powiedzmy sobie, gdybyś nie dokonał cyfryzacji tego banalnego procesu, otwierasz się na de facto claim od swojego poddostawcy, podwykonawcy, od kogoś, kto dostarcza ci jego jakiegoś usługi. Masz jakiś claim. Szkoda na to czasu. Jeżeli się pojawi, to musisz, tak czy siak, albo za to zapłacić, dobra? Pies to drapał te 30 tysięcy? Nie, to nie są 30 tysięcy, to jest kilkaset tysięcy. Więc gdyby to tak było, to 30... Dużych budowach to jest kilkaset tysięcy. Okej, więc pies to drapał? Nie. Ja teraz mam procedurę, niedużo czasu będzie mnie kosztowało pokazanie, że z tego claimu zasadnych jest 30%. Chcecie, dogadujemy się, nie chcecie, dobra, idziemy, załatwiamy to inną drogą. Chodzi o to, że gdyby nie te dane, tak, gdyby nie mechanizm akwizycji tych danych, pozyskiwania i to wystawiasz, tak naprawdę dochodzi do pewnej ekspozycji na ryzyko, prawda? Dodatkowe. Tak. A takich pól jest naprawdę masa na procesie inwestycyjnym. Czy dyrektor finansowy, czy CFO, to jest ta osoba, która ma naprawdę, to może mieć większą wiedzę na temat kondycji spółki od prezesa, czy nie? Czy tu prezes wie więcej? Ja myślę, że to jest trochę tak, że jak jeden i drugi jest dobrym profesjonalistą, to jeden i drugi wie, ale trochę inaczej. To zacznijmy od prezesa. No właśnie. Prezesi bardzo często wywodzą się z takich obszarów, nazwijmy to core biznesowych, w sporej części firm, także z obszarów marketingu, czy sprzedaży, prawda? Rzadziej może w budowlance, bo w budowlance najczęściej są to osoby, które jak były stażystami, biegały po budowie, później były inżynierami jakichś odcinków, później kierownikami budów, kierownikami kontraktów, członkami zarządu i tak dalej. Więc, tak ale cały czas w core biznesie. Ale ta ścieżka, o którą powiedziałeś, to myślę jest 80% takich stanowisk, które odniosły sukces w tej branży, prawda? Tak, w tej branży, bo w innych takich branżach bardziej sprzedażowych bardzo często są to dyrektorzy sprzedaży, prawda? Którzy są tam awansowani i tak dalej. Więc taka osoba doskonale czuje biznes. Na początku czuje, nazwijmy to, inżyniersko. Bo spędził dużo czasu na budowie, jak to wygląda, jakie są codzienne problemy budowy. No po prostu codzienne problemy budowy, bo od najprostszych, bo w lecie jest gorąco, w zimie zimno, bo podwykonawca czegoś nie dostarczył, bo nie ma surowca, bo podwyżka cen surowców i tak dalej, bo nie wyrabiamy się na czas, bo na początku, harmonogram początkowy nie pasuje do tego, co kończymy, musimy nie na dwie zmiany, a na trzy zmiany pracować, to tysiące problemów, prawda? To jest rzeczywiście pole bitwy. Budowa to jest pole bitwy. Kiedyś mój kolega, zresztą członek zarządu, powiedział, słuchaj Mirku, jak ruszamy budowę, to jest tak jak na wielkim polu bitwy, czołgi idą do przodu, i nie wiadomo, co się dalej zdarzy. Oczywiście, z zachowaniem proporcji. Więc prezes w budowlance to jest najczęściej osoba, która myśli po inżyniersku, prawda? Zresztą bardzo często, ja nie jestem inżynierem, więc w związku z tym słyszę, co oni mówią, myślimy po inżyniersku. Jednocześnie to jest osoba, która też ma formację liczb.
Ja to nazywam formację liczb, a więc potrafi liczyć, prawda? Bo jak doszedł do kierownika kontraktu, no to miał wielką, wielką budowę, nie wiem, 200-300 milionową. To jest naprawdę już w polskich warunkach średnie przedsiębiorstwo. No i potrafi liczyć, no bo jest budżet, budżet ofertowy, później budżet tak zwany zero i tak dalej, kolejne przybliżenia budżetu co miesiąc. Ale jednocześnie ja uważam, że to jest bardzo ważne u prezesa. To jest feeling, to jest coś, co jest nieopisane, prawda? On czuje, tak jest. On czuje na przykład, mówię o dobrych prezesach, że jak jest budowa i w tym momencie mamy jakieś problemy, to on czuje, co się wydarzy za jakiś czas, jak ta wielka budowa będzie wyglądała. Szczerze mówiąc, to jak budowa się nie spina z różnych powodów budżetowych, terminowych na początku, to ona właściwie nigdy się nie zepnie na końcu. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby zepnęła się na końcu. To jest prawdziwy insight, to już jest wiedza bardzo ekspercka. Tak. I ci prezesi czują, czyli już nie tylko myślą po inżyniersku, nie tylko mają tą formację liczbową, ale także czują, czyli mają ten feeling. Czyli ten feeling... Teraz to jest prezes, to jest dobry prezes. Ale to właśnie ten feeling pozwala im na przykład po trzecim spotkaniu z danym podwykonawcą powiedzieć, nie wchodzimy. Znaczy jak już z podwykonawcą rozmawiamy, to wchodzimy, to już jesteśmy, prawda? Tak, tak, tak. Ale na przykład mógłby przyjść na przykład generalny inny wykonawca, duży, wielki gracz, mówi, słuchajcie, wejdźcie tutaj na podwykonawcę. Tak. I odbywają się piąte, szóste spotkanie, a prezes coś... Znaczy, to może być też sytuacja, w której no, po którymś spotkaniu, po piątym, trzecim miesiącu budowy, która trwa 2-2,5 roku, prezes mówi, słuchajcie, jak się nie zepniemy, jak już dzisiaj nie wprowadzimy specjalnych rozwiązań, nie wiem, pracy na trzy zmiany, innych, prawda, nie zwiększymy liczby ludzi, to z tego, to mój ojciec mówił, z tego to nic nie będzie, prawda? Nic będzie w nawiasie. Tak, i to jest ten feeling. I to jest dobry prezes, prawda? I teraz... A contrario, kim jest dobry? CFO. Mhm. No okej, mamy CFO, którzy mają formację liczbową. No muszą mieć formację liczbową, bez tego nie potrafią liczyć, a jednak CFO musi potrafić liczyć. Upewnie startu naszej kariery jesteśmy wielkimi technokratami. Ja obserwuję swoją przeszłość. Wielki technokrata. No tak trochę nas na studiach wyuczyli, to było podejście przez liczby, przez zarządzanie liczbami. I teraz taki dyrektor, nazwijmy to, załóżmy, przychodzi do firmy budowlanej, z zupełnie innego obszaru, czy do każdej firmy. I on ma tą formację liczbową. I teraz on musi zacząć się uczyć tego, jak wygląda biznes, czyli w jakiejś części, i to będzie pewnie ze wzrostem, z ilością lat przepracowanych w firmie, on będzie do jakiegoś stopnia miał ten feeling prezesowski. W sensie nie na tym poziomie, bo to nigdy te dyrektor administracyjny finansowy czy dyrektor finansowy nie spędził kilkunastu lat na budowie, żeby miał doskonale ten sam feeling. No, to jest niemożliwe. Natomiast on będzie zaczynał rozumieć budowę, przynajmniej trochę rozumieć tą budowę. Więc już obok tej formacji liczbowej, tego podejścia technokratycznego, pojawi się także u niego ten feeling budowlany, prawda? Jak wygląda budowa, dlaczego ma problemy, dlaczego ma straty, co oni w ogóle mówią, prawda? Nie, co oni mówią, że o ściankach szczelinowych, o szalunkach, tysiącu różnych rzeczy, prawda? Więc to jest drugi element. I trzeci element, to także musi być według mnie dobry prezes. Trzeci element to jest rozumienie ludzi. To też jest, może być dużym problemem dla dyrektora finansowego. Rozumienie ludzi, podejście do ludzi, nazwijmy to ludzkie, prawda? Ludzkie. Każdy z nas ma problemy w domu, one się przekładają na problemy w pracy i tak dalej. Ludzkie, prawda? Czyli trochę więcej empatii jak statystyczny dyrektor finansowy. I jeżeli to wszystko się zepnie u finansisty, u dyrektora finansowego, a wcześniej to wszystko spina się u prezesa, to jestem pewny, że oni się po prostu spotkają, prawda? Że oni się spotkają. Spotkają i będą rzeczywiście ze sobą bardzo dobrze współpracować. Czyli odpowiedź, kto szybciej wychwyci problemy w firmie, ja myślę, że jeżeli będą mieli to, o czym mówię, to jeden i drugi powinien wychwycić mniej więcej w tym samym czasie. Czy CFO, czy
dyrektor finansowy, czy tak jak w swoim przypadku finansowo-administracyjny, musi się znać na podatkach. Skoro już odseparowaliśmy, że są pozycje głównego księgowego i CFO, czy też... Powinien je rozumieć. Niekoniecznie musi się znać w wielkich szczegółach, bo raz, od tego jest główna księgowa, ale także doradcy podatkowi, prawda? Ale także doradcy podatkowi. Natomiast musi wychwytywać, to się już robi od pewnego stopnia instynktownie, gdzie są problemy podatkowe. I czy mogą w tym obszarze pojawić się problemy podatkowe? To się robi instynktownie, bo ja swego czasu byłem, bardzo interesowałem się podatkami. Być może też z tego powodu, że kiedyś pracowałem w audycie, później robiłem biegłego rewidenta, tam były egzaminy z obszarów podatkowych i to kiedyś bardzo dawno temu mnie nawet pasjonowało, prawda? Więc miałem tą wiedzę na temat podatkową. Teraz jak gdyby już nie obserwuję jak detalicznie zmian, oczywiście muszę wiedzieć jakie są zmiany, ale wystarcza mi na przykład, że czuję podatki i potrafię wychwycić problem podatkowy, czy obszar, który będzie problematyczny. Czy jest, czy będzie problematyczny. No i wtedy cóż, rozmawiam z główną księgową, najczęściej kontaktujemy się z kancelarią podatkową, która... Ma jak już nieporównywalnie wtedy większy insight, jakiś tam większy insight, tak jak mówimy po polsku. To teraz większą wiedzę. Większą wiedzę. Ja niestety używam makaronizmu, przepraszam cię za to. Ale nie ma problemu, ja też jak zauważyłeś kilka razy. Zauważyłem, natomiast zdziwiłem się, na początku się tak żachnąłem, że staram się tego nie robić, ale jak widzę, że jakim purystą językowym jestem, to mnie zachęciłeś. Czy w twojej ocenie stabilność systemu podatkowego, jeżeli jest takowa, ma wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w tym obszarze? Czy stabilność systemu jest ważna dla funkcjonowania przedsiębiorstwa? No tak. No, na tak postawione pytanie odpowiem oczywiście, że tak. Czy w Polsce mamy stabilny system podatkowy? Ja uważam, że uczciwie. No, odpowiadam. W Polsce mamy dwa problemy, jeżeli chodzi o podatki. Bardzo częste zmiany. Czyli zmiany są problemem? Tak, pytanie, czy jeżeli idą w dobrym kierunku, to można to zaakceptować. Ja nie powiem teraz, że zmiany idą w złym czy w dobrym, bo było bardzo dużo dobrych rozwiązań, na przestrzeni ostatnich iluś tam lat, które szły w kierunku uszczelnienia systemu podatkowego. Natomiast to jest jedno. Zmiana systemu, czy wprowadzenie nowych rozwiązań i tak dalej, do tego każdy przedsiębiorca w jakiś stopniu się przygotuje i to zrobi. No bo duża organizacja ma, jak to się mówi, służby, ma także pieniądze na doradztwo, prawda? Problem jest z małymi firmami, prawda? No bo tam jest, najczęściej jest biuro rachunkowe, tam wszelkie zmiany powoduje jednak poświęcenie kolejnej ilości czasu pracy i tak dalej. Natomiast mówię, duża organizacja, zmienność systemu to jeszcze mogę zaakceptować. Ale problem jest dla mnie taki, że niektóre rozwiązania podatkowe są nieczytelne. Krótko mówiąc, jak chciałbym w dobrej woli zapłacić ten podatek na poziomie X, natomiast ja nie wiem, czy powinienem zapłacić na poziomie X czy X plus, prawda? Czy X plus. Ponieważ napisana ustawa jest w taki często sposób, że budzi kontrowersje, prawda? Budzi kontrowersje, zapytania. Oczywiście podatkowcy się tym żywią, czy z tego żyją. Jeden podatkowiec wystawi opinię taką, inny podatkowiec wystawi opinię przeciwną. A Urząd Skarbowy i tak zrobi swoje. Oczywiście jest instytucja zapytania do Urzędu Skarbowego. Jest od wielu lat i ja uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, która kiedyś została wprowadzona. Została usprawniona. Natomiast problem z tym jest taki, że coraz częściej spotykamy się z odmową wydania odpowiedzi. Jest prawnie dopuszczalne, więc mnie to bardziej niepokoi. I rozumiem, że nie ma wtedy znaczenia, że z chwilą, kiedy zostaniesz potraktowany, jeżeli interpretacja, którą zastosowałeś... Pozostajesz sam sobie. Okej, czyli zakładam, że sobie. Jest interpretacja X, którą przyjąłeś, to tak? Tak, no, jeżeli potem będzie Urząd Skarbowy... I pytam się Urzędu Skarbowego, czy Izby Skarbowej, pytam się Izby Skarbowej i zadaję to pytanie i tak dalej. Oni z jakichś powodów mówią, że nie odpowiedzą, bo, prawda, bo, no i wtedy trochę pozostawiam sam sobie.
Już nie wspominając o tym, to myślę, że warto powiedzieć, jeżeli jesteśmy w obszarze firm budowlanych, zapewniam Ciebie, że CIT, każda firma budowlana liczy trochę inaczej. To jest bardzo ciekawe, ponieważ nie ma rozwiązania przyjętego w ustawie, które byłoby jednoznacznie zaadresowane do firm budowlanych. I my rzeczywiście, każda firma budowlana troszeczkę inaczej, oczywiście w związku z tym co jakiś czas trzeba zamówić audyt podatkowy, który to... Napisze, że wszystko jest w porządku, że takie rozwiązanie jest przyjęte. Trzeba rzeczywiście złożyć o interpretację prośbę, prawda? Z grubsza powiedzą, że to jest taki, że to co robicie to jest dobrze robione, ale zapewniam Ciebie, że każda firma budowlana troszeczkę inaczej liczy CIT. To jest ciekawe. Co innego jest kosztem podatkowym inaczej, troszeczkę co innego może być kosztem podatkowym w danym roku i troszeczkę co innego może być przychodem podatkowym w danym roku i myślę, że jakby spytać się kolejnej firmy budowlanej i porównać jak liczymy, to byłoby trochę inaczej. To wszystko jest, sprawia wrażenie pewnej mitręgi administracyjnej. Ja się zastanawiam, czy to może mieć wpływ na wydajność pracy. Bo oczywiście ja cieszę się, że trudno będzie, żebym się cieszył, ale zauważam, że to daje pracę wielu prawnikom, finansistom i tak dalej, tylko pytanie, czy... Podatkowcom. Czy to nie są takie działania, no trochę jak to opisane w książce Bullshit Jobs, tak, że czy to nie są działania bezproduktywne? W sensie, one niczego nie wnoszą do obszaru, którym zajmuje się de facto spółka, tak? Tak. Jednoznacznie tak jest i w związku z tym ten produkt, który wytwarza przedsiębiorstwo na końcu, jest także obciążony w części, ty to nazwałeś mitręgą, ja bym nie nazwał tego mitręgą, ale tymi problemami, czy pracą administracyjną, czy zwiększoną ilością pracy administracyjnej. Ja pamiętam, jak pracowałem u dewelopera, to był deweloper kanadyjski i właściciel kiedyś mi zwrócił uwagę taką. Patrz Mirku, jak to jest? Ceny materiałów w Polsce są niższe. Cena pracy w Polsce jest niższa. To początek lat 2000. W Kanadzie to wszystko jest wyższe. Ale zapewniam Cię, że koszt budowy mieszkania, czy koszt budowy domu wtedy, być może teraz się zmieniło, wcale nie jest o tyle wyższy w Kanadzie jak w Polsce. I on powiedział mi jednoznacznie, wiesz dlaczego? Bo ta administracja pochłania tyle pracy i kosztów, że na końcu w Polsce to mieszkanie czy dom jest na poziomie X plus 1, a nie X. Bo na przykład chociażby pozwolenie na budowę, prawda? Okres otrzymywania pozwolenia na budowę w Kanadzie, w Europie Zachodniej najczęściej masz już tak zwane plany lokalne, prawda? Czyli plany, które są wdrożone przez administrację i wiesz, co możesz zbudować, prawda? Co możesz zbudować? Czy możesz zbudować blok dwupiętrowy, dziesięciopiętrowy, czy wieżę? I on powiedział jasno, to ta administracja i ta przewlekłość działania administracji, także te koszty, które są w firmie administracyjnej, powoduje, że produkt finalny jest dużo droższy, jak powinien być. Czyli też możemy powiązać to z zagadnieniem niskiej wydajności pracy, de facto, bo to się w końcu potem przekłada na niską wydajność pracy, bo koszt... To się przekłada na Productivity. Nie, na niższą wydajność pracy, jak powinna być, przy czym ta wydajność pracy nie jest niska, bo pracownik jest niewydajny. Bardzo często polski pracownik jest dużo bardziej wydajny jak pracownik, nie wiem... Europę Zachodnią, żeby nikogo nie urazić. Natomiast te problemy, które musi rozwiązywać na bieżąco, powodują, że jego czas pracy jest w jakimś stopniu marnowany czy zużywany właśnie na rozwiązywanie tych problemów, których nie ma pracownik w Europie Zachodniej. To jest... Tu będę Cię namawiał, żebyśmy jeszcze chwilę się zatrzymali, dobrze? Bo to jest niezwykle ważne, żeby móc za każdym razem pokazywać, że
że kiedykolwiek słyszymy o tym, że wydajność pracy w Polsce jest niska, to wydaje mi się, że wiele osób, większość społeczeństwa ma przed oczami chyba tego robotnika, który opiera się o tą łopatę, za wolno dokręca te śruby, czy jakikolwiek sposób jest mało wydajny. Ale to, o czym powiedziałeś, to są wszystkie wcześniej, to są te czynniki, które dołączają się do wydajności pracy i powodują, że to właśnie one sprawiają, że ta wydajność pracy jest niska. Ja nie powiem, że wydajność pracy jest niska, jest niższa. Jest niższa. Prawda? Jest niższa, no, jak porównujemy wydajność pracy w Europie Zachodniej. To nie znaczy, że robotnicy pracują źle, jeżeli mówisz już o robotnikach, powiedzmy o robotnikach budowlanych, bo robotnicy, ja mam wielki szacunek dla robotnika na budowie. To jest dramatycznie ciężka praca. Dramatycznie ciężka praca. Kiedyś pracowałem w młodości. Bardzo fajnie. Ja nie. Nie potwierdzam. To jest ciężka praca. Jednocześnie, jak obserwuję polskich robotników, oni pracują bardzo dużo. Tam nie ma miejsca na opieranie się o ścianę, tak jak powiedziałeś. Pracują bardzo dużo, często to jest 10 godzin. Często to jest 10 godzin. To są ludzie, którzy bardzo często przyjeżdżają ze swoich miejsc zamieszkania, gdzieś tam mieszkają przy budowie i tak dalej. No krótko mówiąc, ciężka praca, także oderwanie od rodziny i tak dalej, później powrót na weekend i ten. Natomiast to, co jest tutaj ważnego. Bardzo często robotnicy w Polsce nie dostają tych samych rozwiązań, czy możliwości rozwiązań usprawnienia pracy, jak robotnicy w Europie Zachodniej. Co ty masz na myśli? No właśnie, to zaczyna się zmieniać. Ja tak to obserwuję od 2-3 lat. Co mam na myśli? Cały czas siła robocza, przepraszam robotników, że mówię siła robocza, prawda, ale koszt godziny robotnika jest dużo, dużo niższy, jak w Europie Zachodniej. No właśnie. I teraz, jeżeli masz do wyboru rozwiązanie innowacyjne, kosztowne, do wdrożenia, to samo, które jest wdrażane, czy już wdrożone we Francji, Niemczech i tak dalej, to ty się zastanawiasz, co cię bardziej kosztuje. Czy koszt tego rozwiązania, czy godzina pracy robotnika. I powiem tak, jeszcze 3 lata temu zawsze wygrywało godzina pracy robotnika. Krótko mówiąc, nie kupujemy tego rozwiązania, bo jak sobie doliczymy, że robotnik pracuje, czy godzina pracy jest X, nie będę mówił jaka jest, żeby ten, godzina pracy jest X i może się o 20% czy 30% skrócić, ale o 30% skrócić czas pracy tego robotnika, to nie masz po co tego robić. Nie masz po co tego robić, prawda? Ponieważ jego godzina pracy i tak będzie tańsza w stosunku do tej godziny pracy z tym rozwiązaniem. Sugerujesz, 2-3 lata temu zaczęło się to zmieniać. No właśnie, sugerujesz dwie rzeczy. Pierwsza to jest, znaczy nie sugerujesz, dzielisz się wiedzą. Pierwsza to jest taka, że na koniec dnia rządzi tym Excel. Że ja mogę sobie porównać oczywiście. Zawsze. W przypadku takich wyborów również, tak? Czyli, że nie jestem, nie niosę krużganka, gaganka oświaty i nie wdrażam nowych technologii, bo takie jest moje motto i mission statement. Mhm. Tylko dlatego, że z Excela mi wychodzi, że zatrudnienie 10 ludzi na najniższych warunkach będzie i tak tańsze niż tego nowoczesnego rozwiązania, które mógłbym pożyczyć na 2 dni na przykład. Tak, no pojedź do Afryki. Jakie rozwiązania na budowach są stosowane? Tak. Pojedź chociażby na Ukrainę. Na Ukrainę, tak, albo do Gruzji. Ja pamiętam, że mieliśmy budować w Arbudzie hotel w Gruzji bardzo dawno temu, no i taki biznesmen miejscowy, który był deweloperem, to był chyba, miał być hotel Hilton, no 5-gwiazdkowy hotel, już nie pamiętam, czy Hilton, czy nawet 5-gwiazdkowy, zabrał nas na swoją budowę. I zapewniam ciebie, że ona wyglądała jak budowa lat 80. w Polsce, prawda? Przy czym oni mogli ściągnąć rozwiązania z całego świata. Dzisiaj może ściągnąć rozwiązania, które ułatwią pracę robotnikom, skrócą czas pracy robotników, ale tego się nie robi, bo koszt pracy robotnika jest dużo, dużo niższy jak koszt tego rozwiązania, prawda? Ale to, co powiedziałem, że się zmienia, ponieważ raz, ja uważam, że to, że płaca minimalna idzie do góry, to stawia to przedsiębiorców przed takimi dylematami. Czy ja będę zatrudniał więcej ludzi,
czy ja zatrudnię trochę mniej ludzi, ale zastosuję nowoczesne rozwiązania, które skrócą czas pracy człowieka na budowie. I już zaczynamy myśleć. Ja pamiętam w Arbudzie 10 lat temu, nie pamiętam jakie to było rozwiązanie, chyba związane z prętami stalowymi. No bo można wiązać pręty stalowe za przeproszeniem ręcznie, da? Robotnik idzie, pyk, ręcznie. Tak. A są już rozwiązania, gdzie robisz to półautomatycznie. I myśmy wtedy, bardzo dawno temu, no powiedzieli sobie, no nie, no to jest jednak niedobre rozwiązanie, czy inaczej, nie wdrożyliśmy go ze względu o tych, ze względu na to, o czym mówiłem wcześniej. Dzisiaj to się już kompletnie zmienia, bo i płaca minimalna wzrosła, pewnie w związku z tym, ale także w związku w ogóle z rozwojem naszej gospodarki, też z brakiem rąk do pracy, wzrosła stawka godzinowa robotnika. Mm-hmm. I dzisiaj zaczynamy wdrażać, dzisiaj mówię 2-3 lata wstecz, zaczynamy wdrażać już te rozwiązania, które są w Europie Zachodniej, które spowodują, że na budowie będzie pracowało mniej ludzi, natomiast oni będą bardziej wydajni. I nie dlatego, że dzisiaj się za przeproszeniem opieprzali. Nie. Tylko, że nie mieli tych nowoczesnych rozwiązań. No, ale ponieważ wyposażycie ich nowoczesne rozwiązania, to ich kompetencje do obsługi tych rozwiązań, do ich operowania im też się podniosą. Oczywiście, że tak. Przy czym jesteśmy teraz jeszcze w fazie, gdzie mamy brak rąk do pracy, więc to idealnie się wszystko spina, bo mógłbyś powiedzieć, no dobrze, to trzeba będzie zwalniać. Nie trzeba będzie zwalniać, bo generalnie mamy na rynku brak robotników. I zresztą nie tylko robotników, inżynierów i tak dalej. Czy zdarzyło się tobie, bo ja pamiętam taką sytuację, obserwowałem kiedyś, mam kilku kolegów, dyrektorów finansowych, ale w 2018 jeden z nich szczególnie wtedy wyglądał na niewyspanego. To miało związek wtedy z są pastylki nasenne. Widocznie nie pomagały, bo to był oczywiście rok 2018, drastyczny wzrost tych cen, problemy z waloryzacją i tak dalej, i tak dalej. Zaczynało stawać się oczywiste, że coś się nie spina. I teraz takie mam pytanie, czy to są tego typu sytuacje, które można z wyprzedzeniem przewidzieć, typu na przykład właśnie problem z waloryzacją, ze wzrostem cen i tak dalej. Czy jest to coś, co ci zaskakuje i powoduje, że nie możesz w nocy zasnąć? Do pewnego momentu można przewidzieć, ale nigdy nie przewidzisz czasu, kiedy to nastąpi. Ktoś, kto jest w budowlance od wielu, wielu lat, doskonale wie, że to jest sinusoida. Krótko mówiąc, dzisiaj ceny są takie, jutro będą ceny X plus, a pojutrze będą ceny X minus. Pytanie, czy pewne ceny dziś, czy pewne ceny, które zostały wywindowane dzisiaj, wrócą do poziomu cen sprzed tego plusa 1? Pewnie nie. Pewnie nie. Natomiast każdy doskonale wie, że wcześniej czy później będzie górka i później będzie dołek. I to nie powinno nas zaskakiwać, natomiast oczywiście nie wiemy, kiedy to nastąpi. Wzrost cen stali na przykład. Nie powiem, że bardzo nas zaskoczył, natomiast ten poziom wzrostu, myślę, że zaskoczył wszystkich. Nikt nie przewidywał, że stal, zresztą nie tylko stal, a tam jeszcze jest trochę innych surowców, może tak wzrosnąć. No i wszyscy mówimy, okej, spekulacja. No tam oczywiście COVID i tak dalej, stalownie niemieckie wyłączone, tam trochę tych rzeczy jest, więc pracując w budowlance, nie tylko w budowlance, musimy wiedzieć, że jest fluktuacja cen i ona będzie zawsze. Zresztą, co mi swego czasu powiedział właśnie ten szef Kanadyjczyk w deweloperce, powiedział mi coś takiego, Mirku, po to jesteś menadżerem, żeby rozwiązywać problemy. Jak ich nie będzie, to ja ciebie nie będę potrzebował. Pytam, ponieważ w 2018 roku branża budowlana mówiła o nadzwyczajnej zmianie stosunków, o braku waloryzacji kontraktów i tak dalej. Znasz tą narrację, na pewno śledzimy to wszyscy. Teraz dochodzi do czegoś, co moglibyśmy nazwać chyba super nadzwyczajną zmianą stosunków. Na ile ta nadzwyczajna zmiana stosunków jeszcze została w sposób nadzwyczajny zmieniona przez inflację? Te wzrosty no nie mogą być przeźroczyste dla was. To musi się odbijać na funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Nie, no oczywiście. No, oczywiście. Pewnych wzrostów, inaczej, pewnych poziomów wzrostu już nie da się przewidzieć. Chociażby stan. My składając ofertę, prawda, oczywiście zakładamy w niej pewien poziom wzrostu. X.
Przy czym no, nie da się włożyć ewentualnego wzrostu o 40-50-100%, bo nigdy byśmy nie wygrali oferty. Nigdy, prawda? Ten wzrost musi być jakiś rozsądny. I teraz bardzo często zamawiający publiczni mówią coś takiego. No ale wy jesteście profesjonalistą. Jesteście przedsiębiorcą, który działa na rynku od bardzo, bardzo wielu lat. Wy te wzrosty, wszystko jedno jakie, czy 100%, czy 5%, powinniście przewidzieć. No, troszeczkę to jest brak zrozumienia tego, co można przewidzieć, a czego nie można przewidzieć. Bo z drugiej strony, jeżeli byśmy wkładali wszelkie ryzyka możliwości wzrostu, możemy sobie prześledzić historycznie oczywiście, jak w niektórych okresach ceny materiałów rosły, ceny materiałów, czy tam kosztów podwykonawcy. I wybrać sobie najwyższy wzrost historyczny i to wkładać do naszej oferty. Raz, nigdy nie wygramy, ale dwa, to się także odbije, bo jeżeli wszyscy by to zrobili, to się odbije także na zamawiającym, bo on po prostu dostanie dramatyczną wysoką cenę za wykonanie to danej zawsze, budowy. To zawsze mnie zastanawiało, czy zamawiający mają taką optykę tego, że czy mają świadomość tego, że przy pewnym poziomie tych ryzyk, które oczekuje się, że wykonawca uwzględni, tak naprawdę to on będzie ponosił koszt tego. Ja powiem takie trzy rzeczy. Pierwsza sprawa, bardzo często uczestnicząc w przetargach PPP, tam jest instytucja dialogu konkurencyjnego. Krótko mówiąc, rozmawiamy z zamawiającym. No i zamawiający, czy partnerem publicznym, to się tak tam nazywa, prawda? I ten partner publiczny mówi, no jest jakieś ogłoszenie, proszę, chcę to, bo oczywiście wydaje mu się, że to będzie cały czas niedrogo. No i w wielkim skrócie jemu trzeba powiedzieć, słuchajcie, wam nie potrzeba Mercedesa. Mercedes kosztuje, widzicie? Mercedes kosztuje. Wam wystarczy Volkswagen, prawda? W waszym samorządzie, czy to szpital, czy to droga, czy to basen, czy to wszystko jedno co, prawda? Wam wystarczy Volkswagen, bo wy dzisiaj macie syrenkę. Nie chciejcie od razu z tej syrenki, przepraszam, z zapyziałego basenu przenieść się na wielkie centrum sportowe z basenem. Bo to was będzie kosztowało. I nie chciejcie też użyć czy zastosować najbardziej nowoczesnych rozwiązań w tym centrum, bo to was będzie kosztowało. I my im mówimy, słuchajcie, bo tu można dialogować, w przetargach klasycznych, no nie ma tego tak. Dialogu. Więc my im mówimy tak, słuchajcie, to kosztuje tyle, to kosztuje tyle, to kosztuje tyle, to kosztuje tyle, tylko że na początku suma tego jest taka, nie jesteście w stanie za to zapłacić, wasz budżet tego nie udźwignie. I oni wtedy zaczynają rozumieć. Oni wtedy zaczynają rozumieć i mówią, dobrze, to wycencie nam to tego Volkswagena, a nie Mercedesa. I jeszcze inna rzecz. Pamiętam, bardzo dawno temu osiągnęliśmy w Warbudzie na jednej z dużych budów bardzo dobrą marżę. Bardzo dobrą marżę. No i członek zarządu, który był za to odpowiedzialny, powiedział tak. A wiecie dlaczego? Bo pomyliliśmy się w ofercie. A oferta została przyjęta. Bo oczywiście nigdy nie złożysz na super marżę, bo wiesz, że nie wygrasz. Ta oferta została przyjęta, pomyliliśmy się. Mamy super marżę. I też w drugą stronę. Tak, to działa właśnie w obie strony. To działa w obie jeszcze strony. Natomiast odpowiadając wprost na pytanie, zamawiający poza tymi z dialogu konkurencyjnego, gdzie można z nimi rozmawiać, nie zdają sobie sprawy, że każde ryzyko się wycenia i wkłada do budżetu. I to jest chyba, myślę, największa też wskazówka, którą niechcący udzieliłeś zamawiającym publicznym, bo ja odnoszę wrażenie, że ten proces dialogu to tak naprawdę jest bardzo intensywny czas dla zamawiającego publicznego, bo on się wtedy bardzo dużo uczy. Tak. Bo on nagle musi zdać sobie sprawę z tego, że on musi w tym uczestniczyć, że on tutaj jest tym współinwestorem, tak? I tak. Nagle zaczyna to mieć dla niego znaczenie. I ten walor dydaktyczny jest strasznie ważny, bo on też przekłada się również na warunki kontraktowe, które się znajdują potem na końcu tego procesu i nie można wziąć pierwszej lepszej umowy, którą się do tej pory stosowało na budowę, nie wiem, kanalizacji czy szpitala, czyli klasycznej bandyterki, tylko trzeba do tego podejść w sposób dużo bardziej wyważony, prawda? Tak, no bez wątpienia.
akurat dialog bardzo pomaga, żeby się zrozumieć, prawda? Bo nie oszukujmy się, jesteśmy z dwóch różnych światów, prawda? Tak, tak. Samorząd jest z jednego świata, biznes jest z drugiego świata. Do momentu, kiedy my się nie spotkamy, prawda? I nie zaczniemy wymieniać informacji między sobą, prawda? Uczyć się, jak działamy, bo działamy trochę inaczej. Uczyć się, jak działamy, rozumieć się, jak działamy, to ciężko będzie zrobić wspólny biznes, no bo wrócę do tego PPP, to jest wspólny biznes. Łączymy się z partnerem publicznym, z zamawiającym na 20-25 lat, bo budujemy, finansujemy, a później utrzymujemy. Więc my musimy mieć do siebie zaufanie. I to zaufanie, rozumienie, bo żeby mieć zaufanie, trzeba się zrozumieć. Więc ten etap rozumienia musi zaistnieć, żeby mieć do siebie zaufanie, żebyśmy my nie mówili, a to bandyci nie chcą dopłacić, a oni nie mówili, a to złodzieje, bo chcą jak najwięcej wyszarpać, nie? Więc jak się zrozumiemy, pojawi się zaufanie i będziemy mogli ze sobą bardzo fajnie współpracować. Mam takie pytanie, które nurtuje mnie od bardzo wielu lat. Pytanie jest następujące. I związane jest ze sporami kontraktowymi, oczywiście głównie w zamówieniach publicznych, ale też w zamówieniach komercyjnych dla porównania. Kończy się temat, jest świadectwo przejęcia, wystawiacie ostatnią fakturę, zaczyna się okres tam zgłaszania VAT i tak dalej, czy tam rękojmi, gwarancji i tak dalej. Gwarancji później rękojmi. Ale w międzyczasie zamawiający już wysłał swoje roszczenia, tak? Wy już sformułowaliście swoje kontrroszczenia albo w odwrotnej kolejności. Sprawa trafia do sądu. I teraz, takie mam pytanie, dyrektorze finansowy. Kiedy przedsiębiorstwo budowlane jest w stanie zamknąć albo poznać wynik na danym kontrakcie? Bo przecież nie po świadectwie przejęcia czy świadectwie wykonania, tylko chyba po 10 latach, jak w ostatniej instancji skończy się walka o to, o udowodnienie, o umiarkowanie kar albo naliczenie kar. Jak to działa? Jak firmy radzą sobie w tym obszarze? Kiedy poznają wynik? Ja wiem tak. Dobre przedsiębiorstwo powinno poznać wynik na kontrakcie w momencie, kiedy jest aktualizowany budżet na początku budowy. To jest teoria. Mhm. To jest teoria. I teraz, jeżeli na początku pojawiają się duże problemy, ta budowa nie skończy się dobrze nigdy. Okay? W momencie, kiedy pojawiają się problemy, pojawiają się ryzyka. Tymi ryzykami się próbuje zarządzać. Ale w momencie, kiedy widzimy, że już nie za bardzo można nimi zarządzać, no to trzeba te ryzyka po prostu wycenić i włożyć do budżetu budowy. Czyli no, poznajemy, przybliżamy coraz bardziej ten ostateczny wynik na budowie. I teraz, jeżeli koniec budowy jest dramatyczny, z różnych powodów, bo nie dostarczono nam na czas projektu, bo nie ustawiono frontu budowy, bo bardzo dużo zmian w projekcie, projekt jest po stronie zamawiającego, bardzo dużo zmian w projekcie, to opóźnia czas budowy i tak dalej, budowa opóźniona i tak dalej. Więc to wszystko się wycenia. A jeżeli już widzimy, że pójdziemy do sądu, w pewnym momencie widać, że już nie da się inaczej, że już nie da się inaczej, że albo będzie ugoda, za którą będziemy musieli zapłacić X, a my się na to nie godzimy, bo widzimy, że jest to po prostu niesprawiedliwe, to wiemy, że idziemy do sądu. No to także wyceniamy wszelkie możliwe ryzyka, które może nam zaaplikować zamawiający i wkładamy je do budżetu. Więc to nie jest tak, że my za 10 lat poznamy wynik na budowie, bo my powinniśmy umieć, i to się najczęściej da, pod koniec budowy wycenić te wszystkie ryzyka, łącznie z tym, że pójdziemy do sądu, prawda? I że prawdopodobnie przegramy. Okej, możemy przyjąć sobie, że 50 do 50 będzie, że 60 do 40 i tak dalej, ale siadamy wtedy, już nie tylko inżynierowi, już nie tylko osoba, która jest odpowiedzialna za tą budowę, ale także siada prezes zawsze, ale dyrektor administracyjno-finansowy i szef działu prawnego, i wszyscy robimy burzę mózgów, ile to nas może kosztować przy scenariuszu realistycznym, prawda? Okej, możemy przyjąć scenariusz pesymistyczny i wycenić wszystko, te 100 milionów, mówię w cudzysłowie, 100 milionów i to włożyć do tego budżetu i później liczyć, że tylko może się poprawić, prawda, w wyniku decyzji sądu. Natomiast co do sądu, bo to jest też ogromne pole do rozmowy. I to było zawsze. Ja tu jestem daleki od tego, że sądy dzisiaj pracują gorzej, jak pracowały 10 lat temu. Pracują doskonale tak samo. Czyli niedobrze.
Czyli niedobrze. I tu mówimy głównie, przypuszczam, o, choć pewnie nie tylko, o tempie rozstrzygania. Nie tylko. Nie, nie, nie. Oczywiście tempo rozstrzygania jest dramatycznie długie, ale mówimy też o jakości rozstrzygania. O jakości rozstrzygania, bo niestety nawet w sądach gospodarczych, ja tu nie chcę urażać środowiska sądowego, natomiast jakość ich pracy jest rzeczywiście bardzo niska, ze względu na to, że najczęściej, bardzo rzadko, najczęściej są to osoby, które niestety nie mają pojęcia o działalności gospodarczej. I w związku z tym to, jaki będzie wynik, to jest troszeczkę loterią. Co robi przede wszystkim sędzia? Bada sprawę proceduralną. Czy procedura jest ok? I próbuje znaleźć, że któraś ze stron nie dochowała procedury, jakiegoś punktu procedury i mówi, oddalam, bo tutaj nie jest dochowany punkt procedury. Nie? A jak już rzeczywiście... To w ogóle nie powinno być miejsca. Tak. A jak już dochodzi rzeczywiście do sądzenia, no to niestety to nie są ludzie, którzy zjedli zęby w działalności gospodarczej, w biznesie, i bardzo im daleko do tego, żeby zrozumieć obie strony. Tu chyba jest jeszcze też jeszcze jeden delikatny problem biegłych, tak? Choć oczywiście to się zmienia i tu też przybywa kompetencji, ale tu też chyba jest taki obszar, chyba, który wymaga jeszcze... Tak, oczywiście, no mamy biegłych z listy, prawda? Czy sądy wybierają biegłych z listy? Co do ich kompetencji, można długo, długo, długo mówić. A jeszcze proszę podzielić się taką obserwacją dla porównania sektor komercyjny przy tego typu problemach, jak na przykład spór. Tak. Jak, czy tutaj częściej korzysta się z jakichś alternatywnych metod, typu, nie wiem, siądźmy, dogadajmy się, albo zapłaćmy za arbitraż, albo cokolwiek innego? Szczerze mówiąc, powiem tak. To wcale nie jest tak, że sektor komercyjny jest lepszy. Lepszy z mojego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia firmy budowlanej. Prawda? Mi się zawsze wydawało właśnie, powiem szczerze, że wielokrotnie przywoływaliśmy taki przykład. Prostujesz trochę to, bo przywoływaliśmy wielokrotnie, że w sektorze komercyjnym dzieje się zupełnie inaczej. Strony siadają się, dogadują po zabawie. Pewnie dzieje się zupełnie inaczej, bo dzieje się inaczej, to wcale nie znaczy, że zawsze lepiej. Prawda? Spór, nazwijmy to, z administracją publiczną. Wszystko jedno, czy to jest kolej, czy to jest generalna dyrekcja, czy jeszcze tam samorząd i tak dalej, i tak dalej. Problemy po tej drugiej stronie są następujące. Często brak decyzyjności. Często brak zrozumienia. Oni mówią, my byśmy nawet chcieli wam dopłacić, no ale wiecie, później może być problem i tak dalej, dlaczego, czy będziemy się tłumaczyć. Więc problem z decyzyjnością. Nawet jak chcieliby. Prawda? Później druga sprawa, brak zrozumienia drugiej strony, czyli firmy budowlanej, że jednak nie mogliśmy przewidzieć takiego wzrostu cen, że jednak inne problemy spowodują, że to się opóźniło. Oni rzeczywiście też podchodzą do nas jako do takich wielkich profesjonalistów, którzy potrafią przejść wszystko, łącznie z COVID-em na przykład, nie? Tak. No i co oni robią? Natomiast jak zaczynamy się też rozumieć już pod koniec budowy, to też oni mówią wprost, no złóżcie do sądu, będzie przedsądowa ugoda, będzie stempelek sądu i będzie bardzo fajnie. Okej, to wszystko nam przedłuża i tak dalej. Nie wiemy, czy w międzyczasie nie zmieni się szef tej administracji, wszystko jedno jakiej, prawda? I czy pójście do sądu to zapewni nam jakąś ugodę i stempelek sądu, czy oni powiedzą, nie, będzie nowy szef, nie, a teraz ja będę się sądził, bo ten poprzedni wszystko zrobił źle. Tak jest. A teraz przechodzimy do komercyjnego. No więc tam jest trochę inaczej. Rzeczywiście rozmawiamy ze sobą. Rzeczywiście możemy się teoretycznie szybciej dogadać, pod warunkiem, że po drugiej stronie jest osoba rozumiejąca nasze problemy i nie zamknięta na dyskusję. Bo bardzo często duża firma deweloperska, prawda, wszystko jedno, czy to jest centrum handlowe, czy to jest ogromne osiedle, czy to jest wielka wieża w centrum Warszawy, nie chce rozumieć naszych problemów. Mówią, złożyliście ofertę, cena fix, trzeba było sobie przewidzieć. Co? My żądamy na przykład, strzelam,
nie myślę o żadnej budowie. Żądamy 40 milionów złotych dopłaty przy wielkiej budowie. I on mówi, dam wam 5. A dlaczego 5? No bo więcej nie mam. Bo też sobie zwróćmy uwagę, że tutaj jest ograniczenie finansowe. Bardzo często to są fundusze, które, nie wiem, budują wielkie wieże, centra handlowe i tak dalej, inne rzeczy, które mają, które, inaczej, firma, spółka celowa otrzyma od funduszu pieniądze X, prawda, najczęściej to jest tak zwane equity, resztę wzięła z banku, wszystko jedno z jakiego, i to jest jego pula pieniędzy. Jego pola pieniędzy. I teraz on, nawet jakby nas rozumiał. Skąd mam wziąć? No nie mam. I rzeczywiście on nie ma pieniędzy. Fundusz mu nie dosypie, bo fundusz liczy swoją stopę zwrotu i on wcale nie chce droższej tutaj, droższej budowy, prawda? Bo z tyłu funduszu są właściciele, którzy chcą mieć stopę, nie wiem, 5, 6 zwrotu. Jednocześnie bank powie hola hola, rosną wam ceny. A czy wy później to czasami wynajmiecie, prawda? Myślę na przykład o wielkiej wieży, bo już czynsz będzie musiał być troszeczkę inny. No i wszyscy zaczynają się tam napinać po drugiej stronie. No i to też często nie jest łatwe, żeby dojść do porozumienia z takim klientem prywatnym. Bywają, i tutaj nikogo nie chcę urazić, ale ja znam z życia, jak to z klientami prywatnymi? Nie do końca, mówię, bywają rzadko, ale bywają, nie do końca uczciwi. Ale powiedz mi, bo przecież to są doświadczeni inwestorzy, to oni nie wiedzą, że tego typu rzeczy się zdarzają, przecież to statystycznie, tak? Większość projektów kończy się tym, że jest po prostu droższe. No muszę to wiedzieć, podpisując umowę, tak? Jest po prostu droższa, tak, natomiast jakbym na ich miejscu, mówiłbym nie. I teraz ty jako właściciel firmy budowlanej, właściciel, akcjonariusz, czy prezes, wszystko jedno, ty jako generalny wykonawca musisz dowieść to de facto, dowieść tą budowę do końca. Okej, składasz klejmy, jeden, tak, drugi, tak, piąty, tak. Dziesiąty, później idziesz do sądu i tak dalej, ale jesteś trochę w pułapce jako generalny wykonawca. Dlaczego? No bo składasz klejmy. On mówi, nie, fix price. Nic ci nie dopłacę, to jest twoja wina, prawda? Ty mówisz, no nie, no zobacz, ile tutaj zamiennych projektów, wprowadziłeś zmian i tak dalej, tu trzeba było przestój. Ha, to nie ma sprawa, macie termin. Odrzuca po prostu roszczenia terminowe. Teraz, co możemy zrobić? My możemy zerwać kontrakt. Ale uwaga, zerwanie kontraktu to jest, oczywiście my mówimy, że zerwaliśmy z jego winy, tak. Prawda? Zerwaliśmy z jego winy. On mówi, nie, to nie jest moja wina, bo to wyście zawinili tym problemom, które są. On oczywiście się nie zgadza. My zrywamy kontrakt. Co on robi? Pociąga nam gwarancję, prawda? Na dzień dobry. To jest 10 albo 15%, więc kolosalne pieniądze. Pociąga nam gwarancję, mówiąc, że to jest nasza wina. Nie wykonujemy kontraktu, a powinniśmy wykonać. Więc pieniądze są już po jego stronie. Pieniądze są po jego stronie. To jest najgorsza rzecz, jak pieniądze są po stronie, po drugiej, a nie u ciebie w portfelu. No i cóż pozostaje nam? Albo się dogadać z pistoletem przy głowie, albo pójść do sądu. Ale pójście do sądu, co oznacza? Może nie 10 lat, ale 5, prawda? 5 lat z wielką niewiadomą i z pieniędzmi w jego kieszeni. I już, uwaga, ty musisz w swoim budżecie, a więc w swoim rachunku wyników uwzględnić te ryzyka, prawda? Czyli krótko mówiąc, rezerwę na to zawiązujesz? Tak, rezerwę zawiązujesz, masz stratę na tej budowie, wpisujesz to do rachunku wyników, pieniądze są po jego stronie i ty jeszcze się sądzisz, musisz się sądzić, może odzyskasz całość, może 50, może 30% albo nic. Krótko mówiąc, jesteś w bardzo niekomfortowej sytuacji. A jest jakaś sytuacja, czy możemy sobie wyobrazić hipotetycznie jakąś sytuację, w której jesteś na tyle dobrze zabezpieczony w papierach, kwitach, że nie musisz tej rezerwy zawiązywać, że to jest pewne, że ty wygrasz, tylko to jest po prostu kwestia tego czasu, czy nie? Czy nie dochodzi do takiej sytuacji? Ja jako dobry biznesmen, dobry przedsiębiorca, jednak muszę przynajmniej częściowo zawiązać. Rzadko, bo tu jeszcze kwestia jest audytora, no wchodzi ci audytor na koniec roku, prawda? I mówi, no dobrze. Hola, panowie, co tu się dzieje? Dobrze, no...
bo to jest też tak, że najczęściej, że ten inwestor prywatny pociąga swoją gwarancję, ale żąda jeszcze dodatkowych pieniędzy, więc to jest naprawdę kolosalna kwota pieniędzy, prawda? Chociażby dlatego centrum handlowe, że nie mógł zainstalować tam tych różnych butików. Oni już na sezon letni zakupili te ciuszki, prawda? Sezon letni przeszedł, cholera jasna, bo nie wyrobiliśmy się z jego przyczyny z terminem. Mówię, aha, teraz ja mam klejmy, to ja wam wszystkie te przerzucam i to mogą być gigantyczne pieniądze. I ja do domu, słuchajcie, no macie tu gigantyczne klejmy, idziecie do sądu. Dlaczego wy mówicie, wy 100% wygracie? Nigdy nie da nam szansy nie uwzględnić przynajmniej w jakiejś istotnej części tych klejmów od inwestora prywatnego. Czyli konkludując, ja wcale nie uważam, że jest dużo lepiej po stronie prywatnego. Oczywiście mamy szansę rozmawiać ze sobą, mamy szansę rozmawiać, przekonywać ich i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli są rozsądni ludzie i wiedzą, że nikt inny im tego nie zbuduje taniej, no bo mogą nas wyrzucić z budowy, no prawda? Przykład. Jeżeli my im rozwiążemy ten kontrakt, no to niestety w ogóle nie mają centrum handlowego, prawda? Muszą wziąć kogoś innego, ten ktoś inny da jeszcze więcej jak my, plus te żądania. Dlaczego? Bo on wchodzi na budowę, która dla niego jest nieznana. On nie wie, co tam w szafie siedzi. Dokładnie tak, to jest jasne. Więc generalnie się dogadujemy, ale mam w pamięci kilka budów, gdzie nie dało się kompletnie dogadać z inwestorem prywatnym. Powiedz mi, co gdybyśmy mieli przez chwilę skupić się i oszacować trzy takie główne obszary problemowe, które w Twojej ocenie jako dyrektora finansowego będą stanowiły problem budowlanki w najbliższym kwartale, no i oczywiście przeniosą się na cały 2022. Myślę, że to będzie cały czas wzrost cen, albo może inaczej, niepewność co do wzrostu cen, bo on może być jeszcze dalej, a może być tylko niepewność, ale tą niepewność też musimy wycenić. Druga sprawa, no myślę, że wcześniej czy później czeka nas fala bankructw. Bankructw, to niektórzy mówią konsolidacji, bo takie firmy mogą też być przejęte przez inne. Część pewnie zbankrutuje. Co to będą za firmy? Co to będzie za skala przedsiębiorstw? Gdybyś mógł scharakteryzować ten sektor. Bo to pewnie będą głównie podwykonawcy. Nie tylko. To będą podwykonawcy, ale także małe i średnie firmy budowlane. Ja bym z tego zawsze wykluczył, mówię zawsze, ale to nie dzieje się stuprocentowo, duże grupy kapitałowe, bo pamiętam rok 2009, nie wiem czy pamiętasz, kryzys, trochę budowlanki popłynęło, kilku padło, chociażby generalny wykonawca stadionu narodowego, tak. Ale nie tylko. Natomiast firmy budowlane z grup kapitałowych międzynarodowych się obroniły po prostu w prosty sposób. Akcjonariusze dosypali pieniędzy, prawda? A to podnieśli kapitały, a to pożyczki jakieś czasowe i tak dalej, więc... Niektórzy nie dosypali. Niektórzy nie dosypali, bo nie chcieli, bo ocenili, że ryzyko związane z kontynuacją działalności tej firmy w Polsce może być tak gigantyczne, że nie opłaca jej się ratować. Bo na końcu, powiedzmy sobie szczerze, na samej górze, wszystko jedno, czy to jest Londyn, Stany, Paryż, czy jakieś jeszcze inne miasto, siedzą ludzie, którzy oceniają ryzyko. Czyli też mają Excela. No niestety też mają Excela. Dlaczego oni mają Excela? Bo akcjonariusze tych firm, najczęściej to są fundusze, najczęściej to są gigantyczne fundusze, też mają Excela. I oni muszą liczyć i oceniają, co się bardziej opłaca. Czy ja tam dosypię 100 milionów złotych w formie pożyczki, podniesienia kapitałów? Okej, może stracę, ale będę próbował ratować firmę, czyli kontynuować ryzyko także związane z kontynuacją. Czy ja odcinam to wszystko, grzebię firmę i mówię, straciłem tyle i tyle, tam jeszcze okej, trzeba będzie popłacić trochę wierzytelności i tak dalej. Ja powiem taką anegdotkę, ale z życia wzięta. Bardzo dawno temu jeden z członków Rady Nadzorczej Warburg, Francuz powiedział coś takiego. Bardzo przyjemny człowiek. Po polsku powiedz. Po polsku powiem. Powiedział coś takiego. Mirku, wiesz co my lubimy najbardziej? Gdybyście nie mieli żadnej budowy i mieli bardzo wysokie marże. Ja pytam się, Eryk, bo to był Eryk. Eryk, ale dlaczego? No bo każda budowa niesie ze sobą ryzyko. Muszę teraz zapytać cię a propos tego o jeszcze oficera ryzyka. No jest ktoś taki, prawda? Czy nie ma? Czy ty jesteś jednocześnie, czy będąc
CFO, jesteś też, nie wiem, risk managerem czy risk officerem. Coraz częściej pojawiają się takie funkcje na wizytach. Pojawiają się. Pytanie, za co oni odpowiadają, prawda? Mhm. Natomiast... A tobie to jakoś pomaga, że oficer ryzyka jest w czymś potrzebny? W sensie przychodzi, mówi, słuchaj, tu szykuje się w topa, a tu i tu mamy, tu polecieliśmy za mocno, a tu na pewno wdepniemy, czy... Ja uważam, że jeżeli jesteśmy w stanie pracować kolektywnie, w sensie nie wiem, dyrektor, czy tam dyrektor, kierownik, dyrektor kontraktu na tej budowie, prawda? Zarząd, dyrektor administracyjno-finansowy i szef działu prawnego, który jest prawnik, to taki ktoś nie jest nam potrzebny. Mówię pod tym warunkiem, pod tym warunkiem. Myśmy kiedyś w Arbudzie mieli, nazwijmy to, dział dyrekcję claimów, prawda? Które tam próbowały rzeczywiście rozumieć kontrakt, zrozumieć budowę, wychwycić ryzyka i claimować do zamawiającego. To o tyle było dobre, to de facto oni nie do końca potrafili wychwycić claimy, ale było bardzo dobre, dlatego że jaki jest problem na budowie? Problem czasu i kompetencji. I przepływu informacji dodatkowo. Przepływu informacji. W momencie, kiedy dzieje się problem na budowie, to trzeba ciągle wysyłać claimy, ciągle pisma. To jest naprawdę praca jak w urzędzie. I tym trzeba zarządzać. I teraz taki risk od claimów właśnie tym zarządza. Bo dyrektor działu prawnego nie ma czasu na to, no bo on ma nawet 5-6 ludzi w wielkiej firmie, no ale nie będzie poświęcał się 100% na danej budowie, prawda? Ciężko wysłać 100% prawnika, bo on też nie do końca rozumie kwestie budowlane, więc taki claim manager służy do zarządzania claimami, prawda? Do zarządzania claimami, też do włożenia do, inaczej, sporządzenia wsadu do tych claimów, prawda? Wsadu do tych claimów i zarządzania, prawda? Budowa najczęściej nie ma na to czasu, albo bywają też dyrektorzy kontraktu, którzy nie lubią tych rzeczy. No nie każdy z nas lubi papierologię, prawda? Tak, I wtedy wchodzi claim manager, który mówi, słuchajcie, jest problem, spotykamy się tak dalej i mówimy, dobrze, ty teraz masz zarządzać tym, żeby na koniec budowy, jak powstanie spór, to żebyśmy byli czyści od strony papierologicznej. Tak. Doskonale czyści, żebyśmy mogli powiedzieć, drogi zamawiający, powiedziałeś to, my powiedzieliśmy B, nie zrobiłeś tego, bo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym poznać twoją opinię na temat zaufania instytucji finansowych do budowlanki. Nikogo nie zaskoczymy, jak powiem, że jest niewysokie. A może tak nie jest? Tak jest. Bo każdy widzi, co się działo i wyciąga wnioski z przeszłości, prawda? Tych kryzysów, mini albo dużych kryzysów było trochę w historii ostatnich 30 lat budowlanki w Polsce. Do 2008 roku to był hurra optymizm po stronie i banków, i ubezpieczycieli. Nikt nie egzekwował gwarancji. Nikt nie egzekwował, te budowy były, wcześniej tam były budowy na euro, później jakieś, chyba to z końcem euro jakoś tak się zaczęło walić. Kryzys światowy, bo to nie tylko w Polsce, ta bańka spekulacyjna w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, i tak dalej. No ja pamiętam wtedy popłoch. Popłoch w sektorze bankowym, w sektorze ubezpieczeniowym, ale naprawdę popłoch. Każdy chciał się oczywiście widzieć, jak jest u was, co jest u was, czy wy tak samo będziecie mieli. Myśmy przeszli suchą stopą, trochę tak jak Polska na tle Europy, więc Warburg przeszedł doskonale suchą stopą wtedy. No ale wszyscy oczywiście się ze mną spotykali, z banku ubezpieczeniowego, jak jest u was, co tam, dajcie. Czy na pewno jesteście w dobrej kondycji, czy wszystko u was dobrze? No ja, okej, w związku z tym, jak najczęściej to było na lunchach, taki był świat wtedy, prawda? Najczęściej to było na lunchach, to można było trochę nieformalnie też porozmawiać, więc oni mi mówili, okej, bez nas firm i tak dalej, ale mówili mi, jakie są problemy u konkurencji. I to były dramatyczne problemy. W związku z tym, że banki swego czasu dawały pożyczki, kredyty wszystkim, gwarancje wszystkim. Prawda? Pamiętasz, jeszcze taki wątek opcji walutowych był? To też strasznie wydrenowało. Tak. Głównie polskie przedsiębiorstwa. Tak, bo polskie przedsiębiorstwa zaczęły spekulować na tym. Prawda? Tak, zaczęły pamiętam, spekulować było, na dzisiaj tym. Dzisiaj się o tym nie mówi, a to był wtedy naprawdę istotny czynnik. Zaczęły na tym spekulować. I teraz
oni rzeczywiście, oni w sensie przedstawiciele banków, mieli strach w oczach. Mieli strach w oczach. Potracili rzeczywiście dość duże pieniądze. Dość duże pieniądze. No i w pewnym momencie zaczęli podchodzić bardzo ostrożnie do branży budowlanej. Czy to banki, czy to ubezpieczyciele. I to trochę trwa do dzisiaj. Ja mówię, chyba spotkałem się ze wszystkimi bankami, już nie pamiętam, mam ich 7-8, i ze wszystkimi firmami ubezpieczeniowymi, które wystawiają nam gwarancje. Firmy ubezpieczeniowe wtedy właściwie skasowały linie gwarancyjne, banki istotnie zmniejszyły. To teraz ciekawe, jak będzie, jak byś ocenił w kontekście tego możliwego strachu, czy też tej historii, którą opowiedziałeś, bo w przyszłym roku najpewniej skończy się taka ochronka ustawy covidowej na gwarancję należytego wykonania umowy. Tak. I czy to rodzi jej pewne obawy? Nie. Nie. A nie boisz się tego, że teraz w takim razie w tych publicznych zamówieniach zamawiający po prostu gremialnie ruszą do kas z tymi kwitami? Skoro już można egzekwować te gwarancje, no to ciągnijmy, jak leci. Być może tak, ale ja bym tego nie demonizował. Okay. Ja nie traktuję tego jako wielkie ryzyko. Alright. To jeszcze jedno pytanie. Czy potwierdzasz, że istnieje zjawisko, jakbyś je ocenił wtedy, nadmiernego egzekwowania gwarancji należytego wykonania umowy na poczet kar umownych stosowanych przez inwestorów publicznych głównie. Chociaż wiemy, że wiele tych złych praktyk dyfunduje do sektora komercyjnego też niestety. Ja szczerze mówiąc bardziej w głowie mam sektor prywatny. Prywatny tutaj. Co oczywiście nie znaczy, że nie ma pociągnięcia gwarancji przez zamawiających publicznych. Bywają. Natomiast mam w głowie kilka budów, gdzie zamawiający prywatny pociągnął w taki sposób gwarancję dobrego terminowego wykonania, że według nas, według mnie, była to sprawa już na prokuraturę. Na prokuraturę. To się dzieje zawsze na końcu. Często jest tak, że zamawiający ostatniej faktury, jak budowa się wali, prawda, jak budowa się wali, nie chce płacić, to właśnie trzeba czekać do końca i ten nie chce płacić. Bywa też tak, pamiętam, bardzo dawno temu jedna z budów, jeden z inwestorów po prostu nie miał pieniędzy. Nie miał kredytu i equity plus kredyt nie dawało 100%. No i krótko mówiąc, musiał te pieniądze gdzieś wygenerować. Bardzo prosta rzecz. Można pociągnąć gwarancję pod hasłem oczywiście różnych błędów, problemów i tak dalej po stronie generalnego wykonawcy. Ja myślę, że to powinno w ogóle w Polsce się zmienić, w sensie takim, że jest wielka nierówność pomiędzy zamawiającym, a pomiędzy wykonawcą. To znaczy, że w momencie, kiedy wygrywamy przetarg, to my jako generalny powinniśmy dać gwarancję terminowego, dobrego wykonania, ale z drugiej strony powinien dać zamawiający czy klient prywatny gwarancję płatności. To jest w jakiś sposób kodeksowo rozwiązane, bardzo łomnie w kodeksie cywilnym. Nie działa, zdaje się. Tak, kodeks. Dlaczego? W kodeksie cywilnym jest mowa o gwarancji, że on na nasze żądanie musi dać gwarancję płatności. Tak, natomiast tak, tam nie jest nigdzie napisane, że to jest gwarancja bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie. W związku z tym oczywiście zamawiający daje taką gwarancję, czy klient prywatny daje taką gwarancję z iloma warunkami płatności, nigdy nie zrealizowalnymi w rzeczywistości. Takie przypadki widziałem wielokrotnie, może kilkakrotnie w Arbudzie otrzymywaliśmy takie gwarancje, które można było od razu wrzucić do kosza. W związku z tym to jest jakiś straszak, ale ta instytucja gwarancji płatności kodeksowa nie powoduje sytuacji, w której generalny wykonawca i zamawiający klient prywatny są na tym samym poziomie gwarantowania swoich roszczeń. Nie są. Jak myślisz, czy po pandemii struktura inwestycji w kubaturę w miastach się zmieni? Pewnie nie dotyczy to budowlanki mieszkaniowej. O tą komercyjną chyba chciałem zapytać. No pewnie też dotyczy trochę budowlanki mieszkaniowej. W mieszkaniach będziemy musieli założyć, że będziemy mieli nasz jeszcze pokój do pracy, jakiś ofis. No więc tak się mówi, ja nie wiem jak będzie z tą mieszkaniówką, natomiast się rzeczywiście tak mówi, że ludzie chcą troszeczkę większe mieszkania kupować właśnie po to. No i też chcą mieć balkony czy tarasy, no też na wypadek COVID-u. Pytanie, czy wszystkich będzie stać, no bo to za to trzeba zapłacić, ale tak. Okej. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj żyjemy, jeżeli chodzi o komercję,
biurowce przede wszystkim, galery handlowe, wielkiej niewiadomej. Wielkiej niewiadomej. Myślę, że te galerie handlowe troszeczkę zmienią swój model działalności. A przynajmniej tak myślałem jakiś czas temu. Teraz jak widzę, moja żona była w galerii Mokotów ostatnio, mówi, że full ludzi, mm-hmm. prawda? Więc, ale być może kolejne fale nas trochę przerażą. Więc na pewno inwestorzy w galerii handlowych dostali bardzo po kościach. Bardzo po kościach. W jaki sposób przerzucili to na innych, ale dostali bardzo po kościach. Więc pewnie model budowy galerii się zupełnie zmieni. Być może to będą mniejsze galerie. Mhm. Natomiast biurowce, no to cały czas czekamy. Cały czas czekamy, bo nie do końca wiadomo, w którą stronę to pójdzie. Na początku powiedzieliśmy sobie, a koniec biur takich, jakich znamy, prawda? To był, nie wiem, czerwiec 2020. Koniec biur takich, jakich znamy. Tutaj będziemy pracowali w domu, przyjeżdżali tylko co jakiś czas do biura, nie potrzeba już ale takich... korki już na ulicę Warszawy wrócili. Są, oj, to dramatyczne, są. No więc właśnie, więc może też... Ludzie wrócili do biura. Ludzie wrócili do biura, nie 100%, ale wrócili do biur. Natomiast mamy... No dzisiaj kolejną falę, prawda, czy szczyt kolejnej fali. Ludzie z powrotem idą do domu i teraz na pewno nie będzie tak gremialnego budowania biur, a na pewno już nie takich biur. Na pewno nie takich biur. Śmieszna rzecz, nie wiem, czy widziałeś w internecie jakiś czas temu reklamę takiego studio do pracy w domu, takiego akwarium, więc pani siedzi przy komputerze, to można w domu wstawić, prawda? To jest takie akwarium, pani siedzi przy komputerze, to wszystko w akwarium, dźwiękoszczelne pewnie, żeby dzieci tam nie tego, no i sobie pracuje na tym. No, dla mnie to akurat dramatyczny widok, jak miałbym siedzieć w takim akwarium 1,5 metra na 1,5 metra przez jakiś czas i nie mieć kontaktu z ludźmi. Więc pewnie to się wszystko zmieni. Nie, ja szczerze mówiąc nie wiem, w którym kierunku. Nie wiem, w którym kierunku. Wydawało mi się, że to odejdzie do lamusa, bo jest jedna bardzo ważna rzecz. Ja zawsze powtarzam, jest jedna bardzo ważna rzecz. Pieniądz. I teraz pomyśl sobie, inaczej, wczuj się w prezesa wielkiej firmy międzynarodowej. Okej? Który widzi, ile na świecie kosztują jego biura. To są miliardy euro. Jego biura kosztują miliardy euro. I on teraz tak, z jednej strony pomyśli sobie, dobrze, jest jakaś mniejsza wydajność, to jeszcze nie do końca zostało zmierzone, właśnie. Jest jakaś mniejsza wydajność pracy w biurze. Ale ta mniejsza wydajność może jest 20%. No dobrze, ja sobie zdejmuję te 20% czy zwiększam koszt pracownika de facto o 20%. Ale z drugiej strony, zmniejszam sobie, albo zupełnie redukuję, pewnie nie do zera, ale do 20-30% powierzchnie biurowe. To oczywiście, i wtedy wychodzi mu jednoznacznie, trzeba to zrobić. Mówię na Excelu, trzeba to zrobić. Wydaje mi się, że część prezesów wielkich firm może tak zrobić. Przy czym Zobaczymy, jak będzie, bo jeszcze kwestia socjalizacji, rozmowy ludźmi, pracowników, między pracownikami. Natomiast to też zaczynają się rozwiązywać. Ja pamiętam rozmowę z moją główną księgową, bo księgowe były tydzień w domu, tydzień w biurze. One zresztą bardzo wolały tak pracować. To jest praca powtarzalna. Przy dobrych systemach fakturę można zaksięgować doskonale tak samo w domu, jak w biurze. Nie trzeba siedzieć w biurze przy komputerze, prawda? Jak się ma rzeczywiście dobre łącza i tak dalej. Tak czy inaczej, ta faktura jest w systemie, do tego systemu się łączy, czy z domu, czy z tego, to... Natomiast problem kontaktu z ludźmi. No i rzeczywiście był taki problem. No i ja powiedziałem głównym księgowym, słuchaj, no być może trzeba będzie albo robić co tydzień, co dwa tygodnie spotkanie gdzieś tam, prawda, może w piątek coś tam, żeby ludzie się widzieli, że mógł rozmawiać, a może trzeba zrobić na Teamsach spotkanie raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, pół godziny, takie o... niczym, tak, takie o niczym, takie o niczym. Każdy gdzieś tam powie, tak jakbyśmy pogadali normalnie przy kawiarce. Oczywiście na początku będziemy musieli się tego nauczyć, tak jak kiedyś wchodziły w telefonach te poczty, prawda, poczty, no i ja pamiętam, nie wiem, początek lat 90. ciężko było mi powiedzieć do maszyny coś, prawda, no teraz już nie mamy żadnego problemu, być może teraz trzeba będzie także tego się nauczyć, ale to jest wielka niewiadoma, ja na pewno nie wiem, czy to będzie tak, że biura znikną zupełnie, nigdy nie znikną zupełnie, czy zostaną ograniczone, czy funkcja biur, na pewno funkcja biur zostanie zmieniona. Myślę, że to zależy
oglądam, co będzie dalej się działo z kominem. Oglądam z okien kuchni taki piękny wieżowiec, który zbudowaliście. Omennicy. Nie Omennicy, tylko bliżej Ochoty. Equinix. Nie? Możliwe. Ja widzę, jak on jest... Albo Skyliner. Z taką, albo Skyliner. Z takim Skyliner. Ściętym na górze. Tak, Skyliner. Skyliner. Ja widzę go, jak on jest... Przeszkło, jest pięknie przeszklony. On jest pusty. On jest pusty. Tak. On jest pusty. To już jest nie wasza sprawa pewnie, ale... No pewnie, że tak. Jesteśmy 100% zapłaceni. On jest pusty. Klient prywatny doszedł do wniosku, że na razie nie będzie go... Na razie nie będzie szukał. Mówię, to są informacje sprzed kilku miesięcy, prawda? Na razie nie będzie szukał najemców, tenanców chciałem powiedzieć. Najemców, bo nie ma sensu. Chcę trochę poczekać i dopiero wtedy... To niesamowite. Tak, jest to niesamowite. No ale to też... Pokazuje, że de facto nie ma dobrych najemców teraz na rynku. Bo kto ale będzie tym się też rządzi Excel, tak? No pewnie, że rządzi Excel, bo niestety biznes prowadzi się między innymi dla pieniędzy. Całe szczęście, że nie tylko dla pieniędzy, ale między innymi dla pieniędzy. Prowadzi się także oczywiście dla radości jakiejś, dla satysfakcji, dlatego muszę ci powiedzieć, że jak nasi, nie wiem, kierownicy budów, dyrektorzy kontraktów, czy też inżynierowie przejeżdżają obok swoich budów, prawda, już zakończonych, które już działają i tak dalej, to są bardzo dumni. To są bardzo dumni z tego, że to dzięki nim to powstało, pokazują dzieciom i tak dalej, to moje, to ja zbudowałem, tak. Prawda? To dla tego powodu to też prowadzi się biznes i jeszcze dla dziesiątków innych powodów. To samo mają projektanci. Tak samo. Tak. Tak samo mają projektanci i to jest jedna z ciekawszych takich nagród tego zawodu, że faktycznie zawsze daje satysfakcję, jak się przejeżdża koło tego, coś, w czym się brało. Udział. Tak samo mówią dyrektorzy finansowi. To oni też tak mówią? Pamiętam, jak mój syn był mały, to mówi, tato, ty to zbudowałeś? Tak, był w przedszkolu. No co miałem odpowiadać? Mówię, tak, zbudowałem. A nie wiem, kto tam, moja żona mówi coś tam. Ty tego nie zbudowałeś. Ale przyczyniłem się w jakimś stopniu do tego. Mirosław Józefczuk, dziękuję ci bardzo za to mega ciekawe spotkanie, za uchylenie rąbka tej kuchni. No i być może do zobaczenia kiedyś, może kiedyś uchylimy jeszcze z innej strony, może dasz się namówić na rozmowę o cyfryzacji, bo to są... O, bardzo chętnie. To są bardzo, bardzo chętnie, to jest mój konik. Dziękuję bardzo.